I drodzy Państwo, przyszła wreszcie ta chwila, na którą czekamy dzisiaj. Momencik, ja się przesunę troszeczkę, żeby nie piszczało. Na chodnik sławy i chwały. Dobrze, drodzy Państwo, zanim przejdziemy do części oficjalnej, ja jeszcze bardzo szybciutko chciałbym przypomnieć sponsorów, którzy dzisiaj ufundowali nagrody dla zespołów, czyli Top Auto, dealer Fiata z Ostrowca z oddziałem w Opatowie, autoryzowany dealer Centrum Deu, pan Józef Ciamaga z Opatowa, sponsor oraz patronat medialny nad dzisiejszą imprezą objęły wiadomości świętokrzyskie i Słowo Ludu. Następnym sponsorem jest firma produkująca maszyny poligraficzne Grafopad oraz sklep hurtowy Siódemka pani Teresy Gajewskiej, okręgowa spółdzielnia mleczarska w Opatowie oraz zakład fotograficzny Photo Express Color pana Andrzeja Klimonta. I to tak pokrótce o sponsorach. Jak już wcześniej Państwu mówiłem, dzisiejsze zespoły prezentowały na scenie swoje umiejętności, a w ocenie i w wyborze dominowali dwaj zaproszeni panowie z jury, pan magister Stefan Malinowski, którego bardzo serdecznie zapraszam tutaj do nas. Pan Malinowski jest prezesem Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, jest także instruktorem Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Oraz drugi z panów jurorów, pan Chmielewski Janusz, główny specjalista do spraw tańca i folkloru Wojewódzkiego Domu Kultury Kielce. Panowie, ja mam teraz do Was takie pytanie, bo na pewno Państwo chcieliby wiedzieć, jak przebiegały dzisiejsze, według Panów, jak przebiegała dzisiejsza impreza, czy trudno było dokonać wyboru i przede wszystkim, jak Panowie ocenialiście, to znaczy, czy tylko po prostu prezentację zespołu, jeśli chodzi o stronę muzycznej, czy w ogóle od strony choreograficznej? Bardzo proszę o wypowiedź. Może ja pierwszy. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za tak znakomitą imprezę. Ocena nasza była, zobaczycie Państwo i usłyszycie za chwilę, był olbrzymi wachlarz zespołów, tak jak to ten afisz tam na górze widnieje, zespołów weselnych. Było, no ja wiem, może 5, może 6 kategorii, bo i zespoły ludowe, i zespoły disco, i zespoły inne. Chcieliśmy jeszcze raz podziękować serdecznie, że tak znakomicie ta impreza przebiegła. A o werdykcie, no to pan konferencjer powie. Dziękuję bardzo. Powiem jak zawsze w muzyce, proszę Państwa, najważniejsza jest muzyka. I dzisiaj byliśmy świadkami, że zespoły prezentowały właśnie to, co przygotowały. Natomiast hasło zasadnicze brzmi zespoły weselne. Mało tematyki było weselnej, ale rozumiemy, że czasy są tak bogate, różne środki wyrazu, że ambicja niektórych zespołów była tutaj ponad temat, ale myślę, że to dobrze. Zespoły chciały pokazać, że nie tylko potrafią grać do kotleta czy do biesiady, ale mają ambicje bardziej rozbudzone artystycznie. I myślę, że te wszystkie walory, żeśmy brali pod uwagę, głównie oceniając walory muzyczne. Ogólny wyraz artystyczny, proszę Państwa. I myślę, że werdykt potwierdzi właśnie to, co myśmy słysząc doszli do wniosku, że tak trzeba to ocenić. Dziękuję. Dziękujemy. Proszę gorące brawa dla jury, ponieważ mieli niesamowicie trudne zadanie i mam nadzieję, panowie, że jutro będzie równie trudniej i gorąco. Dobrze, drodzy Państwo, to by było na tyle takiej ogólnej oceny. Przechodzimy do konkretów. Zakończył się dzisiaj pierwszy dzień prezentacji międzypowiatowych zespołów weselnych i w jury w wyżej wymienionym składzie, jak już wcześniej mówiłem, wydał werdykt.
W kategorii kapel ludowych nagroda burmistrza miasta i gminy Opatów dla kapeli ludowej Franciszka Grębskiego Powiśloki z Sulejowa. Brawo! Bardzo prosimy pana burmistrza o wręczenie nagrody. Już. Tą nagrodę dla kapeli pana Grębskiego ufundował burmistrz miasta i gminy Opatów. Gorące brawa! Drodzy państwo, ja tylko mam na marginesie taką małą uwagę, jeśli będziemy mieli tak hojnych sponsorów, to podejrzewam, że takie imprezy będą co tydzień. Druga nagroda, nagroda okręgowej spółdzielni mleczarskiej w Opatowie dla kapeli ludowej Domu Kultury w Opatowie. Drodzy państwo, prosimy o brawa. Prosimy przedstawiciela tutaj kapeli ludowej w Opatowie o odebranie nagrody. Tadziu, dziękuję za udział. Życzę sukcesu. Proszę uprzejmie. Jutro będziecie walczyć czterema powiatami, a jutro jest przegląd międzypowiatowy pod patronatem starosty powiatu. Jeszcze raz dziękujemy kapeli ludowej Domu Kultury w Opatowie. I drodzy państwo, w kategorii zespołów grających muzykę disco polo to jest taką pisane. Proszę państwa, ja tak przedłużam, bo to jest naprawdę bardzo fajne trzymać państwa w niepewności, ale dobrze. Nagroda salonu Fiat w Ostrowcu Świętokrzyskim z oddziałem w Opatowie dla zespołu muzycznego LG z Modliborzec. A nagrodę wręczy dyrektor Domu Kultury w Opatowie. W imieniu szefa pana Józefa Ciamagi mam przyjemność wręczyć nagrodę, od razu podziękować za sponsorowanie i za środki. Proszę uprzejmie, jest już kierownik zespołu również. Mam nadzieję, że jutro będziecie prezentować się godnie. Życzymy sukcesu, dziękujemy za udział. I nagroda redakcji Słowa Ludu w Kielcach dla z drugiego zespołu grającego muzykę disco polo, a tym zespołem jest zespół Spektrum z Wojnowic. I znów nagrodę, o wręczenie nagrody poprosimy pana dyrektora. Zapraszamy przedstawiciela zespołu Spektrum. Już idą do nas. Tym mam większą przyjemność, że to moi parafianie i sąsiedzi zespół Spektrum. Prosimy uprzejmie. W imieniu sponsora mam przyjemność wręczyć dyplom i nagrodę. Z naszej strony chcieliśmy wszystkim podziękować naprawdę gorąco. Oczywiście jury, Słowo Ludu, które też tutaj się wtrąciło. Dziękujemy naprawdę bardzo gorąco. Dobrze, to mamy już za sobą kapele ludowe, mamy zespoły grające muzykę disco polo. Ja tylko przypomnę,
Drodzy Państwo, tu nie ma miejsc. Nie ma miejsc, nie ma, że pierwsze, drugie miejsce. Tu są po prostu nagrody i ci wszyscy, którzy dziś zostali wymienieni lub za moment jeszcze zostaną wymienieni, będą reprezentować powiat Opatów w jutrzejszym przeglądzie międzypowiatowym. A drodzy Państwo, jak zapowiadałem wcześniej, zapraszam serdecznie, bo będzie naprawdę ogrom dobrej muzyki. Konkurencja będzie jutro niesamowita i mam nadzieję, że panom z jury pracy jutro nie zabraknie. Drodzy Państwo, zanim przeczytam kolejne nagrody w kategorii zespołów muzyki weselnej, na początku chciałbym z dużą dozą nieśmiałości, a może i śmiałości, zaprosić na scenę wokalistkę zespołu DPS. Panie Małgosie. Drodzy Państwo, ale ja nie słyszę owacji dla pani Małgosi. A to wyróżnienie dla pani Małgorzaty jest od salonu Teu pana Józefa Ciamagi, specjalnie właśnie dla wokalistki, solistki, tu pisze, zespołu DPS w Sobcinie, pani Małgosi Śmigiel. Pani Małgosi, gratuluję bardzo. Ja mam przyjemność w imieniu pana Józefa Ciamagi, który jest obecny na imprezie, wręczyć nagrodę pani Małgosi Śmigiel. Pani Małgosiu, życzymy wszystkiego najlepszego. Na pani jest w czołówce krajowej, tutaj jeśli chodzi o domy pomocy społecznej. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani Marianie Żardeckiej, panu Pawłu Żardeckiemu, panu Waldemarowi Gowem i panu Norbertowi Straszewskiemu, dzięki którym tutaj dzisiaj mogą wystąpić przed państwem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Aż serce mocniej zabiło. Drodzy Państwo, kolejna nagroda. Nagroda burmistrza miasta i gminy w Opatowie dla zespołu Fax z Gierczyc. Panie burmistrzu, bardzo proszę o wręczenie nagrody. No ale prosimy kogoś z zespołu. Już widzę, kierownik poprawił i masz. Drodzy Państwo, brawa dla kierownika. Zbyszku, prędzej. I pamiątkowy dyplom dla zespołu Fax, którzy, jak tu pan burmistrz przed momentem powiedział, a ja słyszałem, będą reprezentować jutro powiat opatowski. Jeszcze raz gorące brawa. No i dochodzimy do końca. Nagroda dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie dla zespołu muzycznego Impuls. Prosimy bardzo przedstawiciela zespołu muzycznego Impuls. A o wręczenie nagrody w imieniu dyrektora ośrodka w Ożarowie bardzo prosimy pana dyrektora domu Opatowskiego. Mam również przyjemność w imieniu mojego kolegi Mariana Susa wręczyć nagrodę i dyplom dla zespołu Impuls Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie. Życzę sukcesów jutro. Również powodzenia w imprezie międzypowiatowej. Wszystkiego najlepszego. Niech pan rośnie duży tyle co. To tyle. Jutro zapraszam. Jutro wystąpią zespoły z pięciu powiatów, sąsiednich powiatów: Kieleckie, Ostrowiec,
Sandomir Staszów i Opatu będzie no, więcej zespołów. Ja tyle zapraszam w dniu jutrzejszym. Oddaję głos prowadzącemu. Dziękuję pięknie sponsorom za środki przekazane na organizację dzisiejszej imprezy. Drodzy Państwo, zanim jeszcze tutaj Pan Burmistrz Miasta i Gminy Opatów zabierze głos, ja również dziękuję bardzo wszystkim wykonawcom za to, że wzięli dzisiaj udział w dzisiejszej imprezie. Dziękuję bardzo sponsorom. Właśnie dziękuję Panu Burmistrzowi, dziękuję Dyrektorowi Domu Kultury w Opatowie za tak wspaniałe przygotowanie dzisiejszej imprezy. Drodzy Państwo, na tym nie koniec. Po słowach, jakie za moment tutaj właśnie wypowie Pan Burmistrz, wszystkie zespoły nagrodzone zapraszamy do konkursu laureatów. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję i zapraszam do wspólnej zabawy. Ja króciutko. Pragnę podziękować wszystkim zespołom, które wzięły udział w dzisiejszym przeglądzie, w dzisiejszych prezentacjach zespołów weselnych z powiatu opatowskiego. Tym nagrodzonym gratuluję, życzę, żeby udanie reprezentowały powiat opatowski w jutrzejszych międzypowiatowych prezentacjach zespołów weselnych. Pragnę podziękować organizatorom, Opatowskiemu Ośrodkowi Kultury, w szczególności panu Andrzejowi Klimontowi. Pragnę podziękować jurorom z Wojewódzkiego Domu Kultury, którzy włożyli w dniu dzisiejszym wiele pracy. Pragnę również podziękować wszystkim sponsorom. Dzięki nim, dzięki środkom udało nam się przeprowadzić dzisiejszy przegląd. A Państwu życzę jeszcze miłych wrażeń w trakcie koncertu laureatów. Tak jak Pan Burmistrz powiedział, jeszcze raz dziękujemy jurorom i Panowie, zapraszamy do nas jutro i życzymy owocnej pracy.